Mieliśmy taką czułość i gdzie się podziała? Pamiętam raz na pasterce poszłam, żeby się jego rodzice cieszyli. A już byliśmy wściekli, bo ktoś coś za stołem. Jedno słowo i wybiegł potem pod kościołem. Wrzeszczeliśmy na siebie, ludzie się patrzyli. A ja w publicznych miejscach takich scen się boję. I wtedy nie jesteśmy w ogóle we dwoje, tylko przeciwko sobie. Nagle jak wrogowie, każdy musi skontrować to, co drugie powie. I to nie tak, że trochę, tu nie ma półśrodków. Tu się albo wygrywa, albo się umiera. Bo kiedy już krzyczymy, nie ma nic w połowie. Albo całe sprzątanie jest na mojej głowie. I ze wszystkim tu jestem tak naprawdę sama. Albo on wszystko robi, pierze i gotuje, chociaż właśnie ma sesję i musi się uczyć. Tylko przeciwko sobie, nagle jak wrogowie. Każdy musi skontrować to, co drugie powie. I to nie tak, że trochę, tu nie ma półśrodków. Tu się albo wygrywa, albo się umiera. A ja tego nie widzę, tylko wciąż się pluję. Albo zupełnie jawnie podrywam Adama, żeby mu tym dokuczyć. Albo on ma obsesję. Tylko przeciwko sobie, nagle jak wrogowie. Każdy musi skontrować to, co drugie powie. I to nie tak, że trochę, tu nie ma pośrodku. Tu się albo wygrywa, albo się umiera. Tylko przeciwko sobie, nagle jak wrogowie. Każdy musi skontrować to, co drugie powie. I to nie tak, że trochę, tu nie ma półśrodku. Tu się albo wygrywa, albo się umiera.